Notatnika kapitana Żbika. Poniedziałek. Posterunkowy paproch przybiegł do mnie i zaczął się skarżyć, że ma krótszą pałkę od kaprala kluchy, a podobno długość pałki oznacza długość... Y... spytał się, czy to prawda. Uspokoiłem go, mówiąc, aby nie wierzył w bajki. Kiedy wyszedł, zmierzyłem swoją pałkę. Ta... to same bójdy. Wtorek pułkownik żelazny wyglądał dziś przez okno i powiedział, że właśnie słońce zaszło. Takie świństwa i to tuż pod oknem naszej komendy. Dziwię się pułkownikowi, że nie zareagował. Ale z drugiej strony wartości chrześcijańskie. Może i nie wypadało przeszkadzać w prokreacji. Środa. Ćwiczymy walkę pałką z manekinem. Kapral Klucha najwyraźniej traci wzrok, bo nie odróżnił manekina od faceta z elektrowni. Nie zdziwiło go nawet to, że manekin zasłaniał się teczką. Czwartek. Paproch przyznał się, że koleżanki zaczęły częściej odwiedzać jego małżonkę. Podobno stało się to po tym, jak przyznał się, że w młodości grał na saksofonie. Widzę, że afera z Clintonem zatacza coraz większe kręgi. Piątek. W ramach akcji promocyjnej jakaś firma przysłała nam puzzle o nazwie Policjant w Negliżu. Ponieważ na opakowaniu było napisane od lat trzech, zaniosłem puzzle osobiście skazanemu na 25 lat Grzegorzowi H. Skazany podziękował, po czym przyłożył mi pudełkiem w głowę. Nie ma wdzięczności wśród ludzi. Sobota, dzwonił komisarz po ducha. Odebrałem osobiście. Przyślą nam sekretarkę. Poinformowałem podwładnych i pułkownika żelaznego. Potem się wyperfumowałem i umyłem nogi. Paproch z wrażenia wypił całą butelkę płynu po goleniu, a klucha przetarł zęby pilnikiem. Niedziela. Przysłali sekretarkę. Automatyczną.